dwa razy bardziej rentowny niż 3,5-godzinne, no to chwała Ci za to. Natomiast pytanie, czy ktoś za to zapłaci i ilu chętnych na taki zabieg znajdziesz. To będzie zdecydowanie trudniejsze. Natomiast jest tendencja do sprzedawania rzeczy najdroższych. Nie zawsze najdroższe znaczy najbardziej rentowne. Więc jeżeli masz pełen popyt, masz pełen hotel, masz mnóstwo gości, to sprzedawaj to, na czym najwięcej zarabiasz, żeby minimalizować koszty, a maksymalizować zyski. I to już będzie świetny krok. Czyli jeżeli pani przychodzi i mówi, ja poproszę zabieg na twarz i manikir. No wszyscy w kosmetyce wiedzą, że manikir tak naprawdę jest to kompletnie nierentowny biznes, a szczególnie w hotelowych spa. To jest w ogóle usługa, którą najchętniej większość hotelarzy wyrzuciłaby ze swojej oferty. Są miejsca, które to robią i mogą sobie na to pozwolić. Są miejsca takie jak na przykład Pomorskie, które nie może tego zrobić, bo tam te usługi są bardzo poszukiwane. I teraz możesz klientowi powiedzieć, przykro mi bardzo, mamy dostępne tylko gabinety masażu, wszystkie manikiry są już zajęte. To już znowu jest wyszkolenie personelu recepcji, która da odpowiedni komunikat klientowi i skupi się na sprzedawaniu tylko najbardziej rentownych zabiegów, a nierentowne po prostu będzie odsuwać na drugi plan i nie promować, nie zwracać na nie uwagi. To jest pierwszy sposób. Możesz zwiększyć swoje przychody przez sprawne ręce terapeuty, który podczas czasu trwania jednej usługi wykona dwie. Na przykład mamy zabieg na twarz i podczas zabiegu na twarz możemy klientce zaproponować jednocześnie dodatkowo henne, brwi i rzęs. Możemy zaproponować jej, kiedy będzie maska leżała na twarzy, dodatkowo płatny zabieg na stopy. Czyli czas, który terapeuta i tak spędziłby z klientem w gabinecie, możesz sprzedać podwójnie. Tak jak czasami sprzedają podwójnie pokoje w ciągu doby. Tak samo tutaj możesz sprzedać podwójnie usługę i zarobić więcej. Niestety nasi terapeuci nie są do tego przyzwyczajeni. Pomimo pracy prowizyjnej, o którym też kiedyś gdzieś tam na pewno będziemy rozmawiać, o tych formach wynagrodzenia i systemach zatrudniania i płac, natomiast rzadko który terapeuta sam proponuje dodatkową usługę. A to powinno być w moim zdaniem w pakiecie szkoleniowym na stanowisko. Możesz też na przykład skrócić przerwę między zabiegami. Wiadomym jest, że jest bardzo ważny komfort pracy. Każdy terapeuta wykonuje ciężką pracę, ponieważ wymasowanie klienta przez godzinę czy półtora to jest ciężka praca i on potrzebuje później przerwę na odpoczynek, na toaletę, na napicie się wody. Natomiast w okresie bardzo gorącym możesz tą przerwę odrobinę skrócić, ponieważ możesz oddać ten czas terapeucie w okresie niskim, kiedy nie będzie klientów i dać mu dodatkowo ekstra dzień wolny w zamian za to. Mhm. Także możesz też tymczasem się bawić. Coś chciałeś zapytać, coś chciałeś powiedzieć? Bo tak. No, mówiłaś o w poprzednim zdaniu o usługach podwójnych? Marżowych albo niskomarżowych, wysokomarżowych. Aha, może tak. Natomiast to mnie tak zacząłem się jakby zastanawiać, ile osób w ogóle w gastronomii mamy takie pojęcie jak food cost. Tak. Czy jest takie pojęcie analogiczne w spa? Jak najbardziej. Jest też takie pojęcie, jest to element, który również przekazuję i szkolę na szkoleniach właśnie z zarządzania przychodem spa. Jest on bardzo podobny do wersji gastronomicznej. Także myślę, że tutaj jak ktoś dobrze zna pojęcie food costów w gastronomii, to może to jeden do jeden przełożyć do spa. Jest tylko jedno zagrożenie. Mianowicie takim przysłowiowym food costem w spa to są głównie kosmetyki, które są zużywane do zabiegów. Natomiast oprócz kosmetyków jest jeszcze szereg materiałów dodatkowych, jednorazowych, które są naprawdę bardzo tanie. Natomiast w skali ilości ludzi, ilości gabinetów, ilości dni w miesiącu robią się bardzo dużą kwotą. I o tym nie możesz zapomnieć, właśnie kalkulując cenę. Nie, no liczymy wszystko, absolutnie. Liczymy wszystko. Tak, to już na najdrobniejsze rzeczy. Ale właśnie jestem ciekaw, ile osób prowadzących spa, albo takie day spa, albo spa hotelowe, ile osób ma ten food cost, w cudzysłowie oczywiście, na swoje zabiegi wyliczony. Ci, którzy pracują ze mną, to po 2-3 miesiącach współpracy, czasami szybciej, mają
Wszyscy. Natomiast jak rozpoczynam pracę z klientem, to muszę powiedzieć, że niewielu. Niewielu, niestety niewielu. Czyli oni nie wiedzą tak naprawdę, ile zarabiają na danej, na danym zabiegu. Nie, nie wiedzą. Nie wiedzą ani ilu mają klientów do końca, ani ile zarabiają na danym zabiegu. Czyli nie wiedzą na przykład, które zabiegi wyeliminować zupełnie, bo są zupełnie niedochodowe. Nie wiedzą nawet, na które można podnieść cenę, bo się okazuje, że sprzedaje się ich bardzo dużo, ale właśnie zarabia się na nich bardzo mało. Zgadza się. I tak dalej, i tak dalej. Tak. Więc to się jest, uważam, element właśnie zarządzania przychodami, czyli spa revenue managementu. Znanie właśnie, poznanie kosztów samych zabiegów. Bardzo trafnie to ująłeś. Miałam kiedyś taki telefon, zadzwoniła zaprzyjaźniona dyrektorka hotelu i mówi: Anka, obroty mam super, ale ja nie zarabiam. O co chodzi? No i było trzeba zacząć szukać. Było trzeba zacząć szukać, co jest przyczyną. Obroty ogromne, spa wiecznie pękające w szwach, terapeuci wychwalani, rewelacyjne usługi. Natomiast co jest problemem, że pieniądze są przerzucane, a nie generują zysku finalnie dla właściciela. Ten zysk oczywiście tam drobny był, natomiast on był tak niewielki w stosunku do ilości włożonej pracy i inwestycji, że po prostu spa finalnie było nierentowne pomimo pełnego obłożenia. I to trzeba przeliczyć, to trzeba poszukać. Są też aspekty właśnie dodatkowych rabatów, umów z biurami podróży, które na przykład wymuszają na właścicielu hotelu rabaty. I tutaj się zaczynają sytuacje, gdzie finalnie z zysku dla nas zostaje niewiele po przeliczeniu wszystkich kosztów, a nie wiemy, jak to liczyć. Mhm. Okej, Aniu, znowu się rozgadaliśmy, mówiąc wprost, tak? Planowaliśmy audycję na 30-40 minut, już mamy 50, więc musimy powoli podsumowywać to, co tutaj powiedzieliśmy. Chyba, że jeszcze chcesz w dwóch słowach coś dodać, jakiś element, który powinien zakończyć jakby nasze wprowadzenie do spa revenue managementu. Chciałabym podsumować poniekąd tak. Warto liczyć, warto sprawdzać i trzeba kontrolować. Natomiast jeżeli wydaje nam się, że już mamy pełne obroty, to jeszcze rozejrzyj się wokół i poszukaj obszarów, gdzie jeszcze możesz zarobić, a do tej pory tego nie robiłeś. Słyszę często, że właściciele już na etapie projektu wyrzucają z projektów pokoje relaksu, które są kluczowym miejscem sprzedażowym w każdym spa, według mnie. Nie podpiszę się pod projektem żadnego spa, które nie ma dobrego pokoju relaksu. Natomiast to tam się odbywa relaks, tam się odbywa zachęcenie do sprzedaży i bardzo często zakończenie sprzedaży. I ten pokój relaksu może też służyć do zrobienia małych spotkań, na przykład przyjaciółki przy szampanie. Możesz tam wynieść małe, drobne autozabiegi. Które autozabiegi, czyli tak naprawdę klientki same wykonują sobie zabiegi pod Twoim instruktażem, dostarczasz im tylko drobne partie kosmetyków i one przy szampanie i truskawkach same tak naprawdę tą kosmetyką się bawią. I są to miejsca, które mogą być doskonale rentowne, zarabiać na siebie, tylko trzeba uruchomić pokłady wyobraźni i lub skorzystać z doradców, którzy Ci podpowiedzą, jak to można zrobić. I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie zarządzania przychodem, że możliwości są niezliczone, każdy obiekt będzie miał swoją specyfikę, należy po prostu te możliwości poszukać i wykorzystać w maksymalnym zakresie. Jasne. No i jeszcze tak, podsumowując, no rozumiem, że w zależności od wielkości obiektu, czy jest to niezależny, czy należący do sieci, no to będzie pewnie inna specyfika, znaczy jest na 100% inna specyfika, no ale mówimy tutaj szczególnie o obiektach no, niezależnych tak naprawdę. I teraz pytanie, czy tworzyć takie stanowisko spa revenue managera, czy nie? Pewnie na początek wydaje mi się, że jeżeli jest to obiekt niewielki, to jednak powinien być to albo obowiązek general managera, albo rzeczywiście menadżera spa, ale tak jak powiedziałaś, że ta osoba nie może być obarczona pozostałymi swoimi obowiązkami, które miała do tej pory, bo po prostu nie da rady, tak. Nie pociągnie tego jednym słowem. Więc jeżeli ma zarządzać spa pracownikami, rozliczać ich, a jeszcze sama do tego wykonuje zabiegi, to na pewno nie będzie robiła całego szumu wokół właśnie tych pojęć związanych z revenue managementem, chociażby pozyskiwanie informacji ze
z jakichś tam organizacji miejscowych, tak? Na przykład. Tak. Nie będzie po prostu na to fizycznie czasu. Nie będzie czasu na analizę tej ceny, o której mówiliśmy, tak? Pamiętaj o tym zawsze, że twój hotel czy twoje spa ma pewne już możliwości i naucz się wykorzystywać to, co masz. Bo jest takie powiedzenie, że twój biznes nie da ci więcej, dopóki nie zrobisz czegoś z tym, co już masz. Najczęściej próbujemy znaleźć, że tak powiem, bardziej zieloną trawę u sąsiada i szukać jakichś rozwiązań zewnętrznych, a tak naprawdę rozwiązania są w naszym obiekcie i wykorzystaj dobrze swoje przestrzenie, wykorzystaj dobrze ludzi, których zatrudniłeś, zatrudniłaś, natomiast no, nie może menadżer spa zamknięty za drzwiami gabinetu, masujący po 12 czy 10 godzin dziennie klientów, jednocześnie liczyć kosztów i przychodów, bo nie jest w stanie tego fizycznie zrobić. Musiałby to robić nocą kosztem snu, a tutaj niestety szybko by się to skończyło. Okej, okay. Jesteśmy oczywiście do Państwa dyspozycji, głównie Ania, bo wszelkie pytania proszę kierować do Ani, ona jest ekspertką w tej dziedzinie. Pod naszym podcastem, na naszym Facebooku w grupie dyskusyjnej, czy na naszym portalu, wszystkie te kanały monitorujemy, także spokojnie tam zostawione pytania będą przez nas, czy dotrą do nas i będziemy na nie reagować. Czekamy też na Wasze sugestie odnośnie innych tematów, które chcecie, abyśmy poruszyli w naszej audycji. Moim Państwa gościem była Ania Tafelska. Dziękuję Aniu za wizytę. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam już teraz do trzeciego odcinka audycji Nowoczesne Spa, który będzie zatytułowany Skuteczna sprzedaż usług spa. Myślę, temat bardzo ciekawy, bardzo interesujący, bardzo żywy, więc już teraz też zapraszam do zadawania pytań, na które podczas audycji oczywiście możemy Państwu odpowiedzieć. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia. Również serdecznie dziękuję, do usłyszenia. To była audycja pierwszego na świecie Radia Horeca. Znajdziesz nas na www.horeca.pl.